Kochane siostry, kochani bracia, chciałem was przywitać w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa i Jemu niech będzie oddana chwała przez to moje świadectwo. A powiem tak, że poruszyły mnie słowa pastora właśnie i to zwiastowanie. Dlatego tak szybko się zgłosiłem, bo odczułem, że to powinienem powiedzieć i dlatego tak to uczyniłem, bo w posłuszeństwie chodzimy przecież, a jeśli coś nas powstrzymuje, to powinniśmy pytać Pana. I On mi potwierdził i stąd to świadectwo. A przede wszystkim chciałem was przywitać najcenniejszym, najbardziej pożądanym i pomocnym w każdym czasie Słowem Bożym. Nie gniewajcie się, że trochę będę czytał, bo po 21 operacjach i pełnej narkozie, chociaż to było dawno, ale swoje spustoszenie poczyniły, ale postaram się nie za bardzo jąkać, nie za bardzo przedłużać, dlatego żeby dać czas jeszcze na inne tematy dzisiejsze. I to słowo właśnie z psalmu 107 najbardziej chyba oddaje, najlepiej oddaje treść mojego dzisiejszego świadectwa. Posłuchajcie. Od wiersza 17 w psalmie 107 psalmista tak mówi. Chorowali z powodu swego występnego życia i cierpieli z powodu swych win. Wszelki pokarm obrzydł im i bliscy już byli bram śmierci. Wtedy wołali do Pana w swojej niedoli, a On wybawił ich z utrapienia. Posłał słowo swoje, aby ich uleczyć i wyratować ich od zagłady. Niech wysławiają Pana za łaskę Jego i za cuda Jego dla synów ludzkich. Niech składają ofiary dziękczynne, niech z radością opowiadają o czynach Jego. Kochani, oczywiście moje świadectwo będzie nawiązywało do ratunku Pana Jezusa, gdy 22 lata temu byłem bardzo bliski tych bram śmierci i tego, jak precyzyjnie Pan doprowadził do uleczenia, pełnego uzdrowienia mojego ciała, dając mi, co z punktu widzenia medycznego brzmi dziwnie, nową trzustkę w miejsce starej, zniszczonej przez alkohol. Tak, przez alkohol, gdyż byłem bardzo uzależniony od tego nałogu i moja choroba była jak gdyby naturalną konsekwencją alkoholizmu. A wracając do samego faktu Bożego cudu, to powiem tak, że wielokrotnie i w różnych miejscach składaliśmy razem z Elą, moją żoną, to świadectwo uzdrowienia ciała, głównie ciała. Oczywiście jest to fakt niepodważalny i wielkiej chwały Pana i Jego mocy i to nie, o tym nigdy nie zapominam. I moja wdzięczność ogromna jest w sercu za ten cud uzdrowienia i przedłużenia mojego życia o 22 kolejne lata. Ale myślę, że Panu Jezusowi chodziło o coś więcej. Bo człowiek jest tu jedyny i samo uzdrowienie ciała i zachowanie przy życiu tym fizycznym, to nie jest wszystko. Panu chodziło bardziej o uzdrowienie duszy i ciała, i duszy i ducha. I gdy analizowałem, gdy czytałem, wnikałem w tajniki tego psalmu. Mój wzrok spoczął właśnie na, gdy przygotowywałem się do tego świadectwa, wpadł na werset 14, który mówi tak. Wyprowadził ich z ciemności i z mroku, a więzy ich rozerwał. Kochani, zrozumiałem, że to nie był koniec Bożego działania. A Pan wiedział, że bez ostatecznego uzdrowienia
ducha i duszy nie doznam mocy pełni, pełnego uzdrowienia. Dlatego dzisiaj chcę sięgnąć głębiej, zakamarki mojej duszy, mojego ducha, jeszcze bardziej niż kiedykolwiek otworzyć się przed wami. Nie jest to łatwe na pewno i mam też tego świadomość, że być może wielu z was szokuje to moje wyznanie. Znam wielu ze zborowników, znam wielu z nas i myślę, że znajdę łaskę w waszych sercach, tak jak znalazłem w sercu Bożym. Bo w świetle ostatnich zwiastowań z tego miejsca właśnie, a szczególnie tego ostatniego niedzielnego kazania naszego pastora o duchowej naturze dwóch drzew, po wyraźnym właśnie zachęceniu przez Ducha Świętego uznałem, że w moim przypadku nie może być mowy o pełnym oczyszczeniu i ostatecznym uśmierceniu starej natury i własnego ja bez publicznego wyznania i przebaczenia. A mówić będę o dwóch potężnych związaniach, które przez długi czas właśnie mnie nękały i z którymi w żaden sposób nie mogłem sobie poradzić. Pierwsze z nich dotyczyło właśnie alkoholu. I mówię w czasie przeszłym, bo powiem to na zakończenie, ale powiem już na wstępie, że czuję się wolny, uwolnionym ze wszystkiego, ze wszystkich możliwych związań i ograniczeń, bo przyjąłem tą wolność od Pana Jezusa i On mi to potwierdził. Widzicie, zawsze od czasu, gdy oddałem swoje życie Panu Jezusowi, zdawało mi się, albo właśnie uważałem, że to wszystko już jest za mną, że Pan zabrał mi związanie, które dotyczyło papierosów, nauk papierosowych. Uważałem siebie za uwolnionego z nałogów i to, że mnie to już nie dotyczy. A jednak gdzieś tam we wnętrzu zostawiłem maleńką furtkę, przez którą dałem dostęp przeciwnikowi do mojej duszy. Otóż wmówiłem sobie, kochani, że piwo nie jest czymś strasznym, czymś gorszącym. Jest zwykłym napojem orzeźwiającym, szczególnie latem przy wysokich temperaturach. I tak okresowo brnąłem w tym coraz dalej. I pewno trwałoby to jeszcze dłużej, gdyby nie tąpnięcie zdrowotne, które dotknęło mojej kochanej żony Eli. I która po prostu miała już dosyć tego mojego stanu i nie miała już sił z tym walczyć. I wtedy, powiem wam, przyszedł pierwszy i ostateczny przełom w tym uzależnieniu. W czasie, gdy Ela leżała w szpitalu, Pan pokazał mi faktyczny stan mojej duszy, mojego serca i postawił mnie wobec ostatecznego wyboru. W tym czasie miałem jeszcze w piwnicy chyba 3 piwa i wtedy usłyszałem w duchu wyraźny głos. Jeśli bardziej kochasz mnie niż ten alkohol, wylej to piwo do kanału. Bez wahania to zrobiłem i odczułem wielką ulgę i pokój w sercu. Płakałem, wyznawałem swoją winę i przyjmowałem z jego rąk wybaczenie. Wyrzekłem się wtedy całkowicie alkoholu i dzisiaj mogę z całą mocą ogłosić, że jestem wolny od tego związania w Jezusie Chrystusie. Bo Pan do końca rozerwał te więzy i wyprowadził mnie z ciemności i zmroku. I dlatego Jemu tylko za to oddaję chwałę. Drugie związanie, równie silne jak alkohol, to związanie, które charakteryzuje się wycofaniem w stanach zagrożenia, brak chęci porozumienia, osądzanie siebie i innych, brak wybaczenia sobie, niechęć do ludzi i innych rzeczy, odrzucanie jakiejkolwiek pomocy. Gdy cofałem się, analizowałem przeszłość wstecz od dzieciństwa,
Jako dziecko cudem uratowane przed aborcją, wciąż osądzane, krytykowane, nieakceptowane przez babcię, własną matkę, zawsze postrzegałem siebie jako nieudacznika i tego, który niewiele może i nic nie znaczy. To wszystko wytworzyło we mnie, kochani, postawę totalnego bloku, głazu, serca kamiennego, które jest nieczułe na wszystko, co wokół się dzieje. Bez uczuć wyższych, totalnie zamknięty w sobie, w postawie oczekiwania na zło. Słowem pełny negatywizm i pełny egoizm. Ale Pan jest czułym i cierpliwym garcarzem. To Jemu pozwoliłem powoli, ale skutecznie, aby pokazywał mi, co powinienem robić w sytuacjach właśnie mojej niemocy. I uwalniał mnie stopniowo i dawał w to miejsce to, co najcenniejsze, swoją miłość. Nie wiem nawet, jak i kiedy to się stało, że wiarą przyjąłem swoją nową tożsamość, poddając się Jemu całkowicie ze wszystkimi moimi wadami i dobrymi chęciami. Myślę też, że za długo trwało właśnie we mnie to, o czym nie tak dawno też brat Janek zwiastował z tego miejsca. Byłem za bardzo cielesny, po prostu za bardzo cielesny, bo myślałem, że mogę coś w mojej duszy i duchu zmienić za pomocą własnych wysiłków. A Pan wyraźnie powiedział, i to słowo docierało wtedy do mnie, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. To było pierwsze światło dla mnie. A później przyszły te dwa najważniejsze słowa. Wykonało się. Gdy to przyjąłem wiarą, która bierze w posiadanie Boże obietnice, Pan potwierdził to i wyprowadził mnie, uwolnił mnie z więzów egoizmu, niemocy. Okazało się, że potrafię wiele rzeczy wykonać. Oczywiście zawsze przed... Nigdy nie byłem techniczny, nigdy nie wykonywałem domowych prac, bo uważałem, że ja się do tego nie nadaję. Ja jestem bardziej, jak to się mówi, humanistą, a nie mniej technikiem technicznym. Ale podejmowałem się wtedy każdego zadania, pytając Pana, Panie, powiedz mi, jak to zrobić? I on dawał myśl, przychodziła myśl, nie wiadomo skąd, ale ja wiedziałem, że to jest szep Ducha Świętego, że i wykonywałem, robiłem wiele rzeczy. Dlatego na zakończenie powiem tak, że Pan jeszcze dzisiaj potwierdził mi w porannym, codziennym rozważaniu, w cichym czasie z Mateusza 15 rozdział, 30 werset. I przyszło do niego mnóstwo ludu, mając z sobą chromych, kalekich, ślepych, niemych oraz wielu innych. I kładli ich u nóg jego, a on ich uzdrowił. I ja byłem, kochani, takim chromym, kulałem na dwie nogi, kalekim, ślepym, niemym, ale Pan to wszystko zmienił. Jemu niech będzie chwała. Amen.